Dzień dobry. Wczoraj zapomniałem, ciągle zapominam. Kciuk w górę to dla mnie specjalna nagroda. Subskrypcja jeszcze większa nagroda dla mnie. Ja też będę miał nagrody dla Państwa, dla 15-tysięcznego widza. Będę miał nagrodę specjalną, tylko nie wiem, jak go wyizolować, bo niestety YouTube nie pokazuje, kto był tym 15-tysięcznym, chociaż jeżeli przy jakimś filmie będzie tylko jeden, nie, to też nie będzie wiadomo. No dobra, to do rzeczy. Wspomniałem wczoraj o Eriku Zemurze, który kandyduje na prezydenta Francji, co ogłosił właśnie dopiero co w klipie, bardzo dobrze zrobionym klipie wideo. Erik Zemur jest kandydatem takiej antysystemowej prawicy. Chociaż jak na Francję, no cóż, to rzeczywiście jest bardzo prawicowe. Za kilka dni odbędą się 5 manifestacje przeciwko Zemurowi w Paryżu, bo jest zbyt prawicowy, chociaż mówi o republice. Francuska prawica po prostu już nawet nie wspomina o monarchii, chociaż szanuje religię, ale sam jest niereligijny. Przynajmniej no, głosi o sobie, czy głoszą może o nim, że do synagogi już nie chodzi. Żyd Zemur ma szansę być prezydentem Francji. Nie byłby pierwszym Żydem na tym stanowisku, tylko w Ameryce i w Polsce to się jakoś nie bardzo nadal udaje. Nikt nawet nie próbuje odrzucać Żydów. Teraz jest moda na kawały żydowskie. Jest taki spór, czy można opowiadać kawały o Żydach, czy lepiej o Ukrainkach. No ja teraz właśnie wolę o Żydach, bo myślę, że to się lepiej sprzeda, prawda? Ale nie będę opowiadał o kawałów o Andrzeju Dudzie, który na pewno nie jest Żydem, chociaż ma córkę Żydówkę. No ale on sam Żydem nie jest. No dobra, wróćmy do Zemura. Klip wyborczy Zemura jest bardzo fajny, bardzo dobrze zrobiony. Zemur jest upozowany na Charles de Gaulle. Mało kto go już pamięta, ja pamiętam go, mam 50, prawie 8 lat. De Gaulle był w Polsce za Gomułki, triumfalnie przyjechał, triumfalnie witany przez warszawiaków. Władza na to pozwalała. Chodziło o to, żeby odciągnąć jeszcze mocniej Francję od struktur wojskowych NATO, od Ameryki. De Gaulle prowadził taką politykę niezależną, za co zresztą został na starość skarcony mocno przez Amerykę, czy przez rząd światowy dokładniej mówiąc, został usunięty od władzy. Wybuchła mu tam rewolucja młodzieżowa w 1968 roku. Jego następcą został człowiek podległy zdecydowanie rządowi światowemu, niejaki Pompidou, który zresztą umarł po paru latach na ciężką chorobę. Francja pod rządami Pompidou poszła w kierunku podległości globalizmowi, chociaż nie do końca, bo do struktur wojskowych NATO nie wróciła. Ale wróćmy do Zemura. Jest dość zabawne, a jednocześnie dramatycznie piękne, jak Eric Zemur naśladuje De Gaulle'a, nie przemawiając z promptera. Ja tego też teraz nie robię, teraz mówię z głowy. Nie przemawiając z promptera, tylko czytając kartki. I to czytając kartki tak, że kamera go łapie na tak w współprofilu. Dokładnie tak jak De Gaulle. Oni są zresztą podobni, podobnej postury, to znaczy obaj tacy szczupli bardzo, tyle tylko, że jeżeli chodzi o wzrost, jest różnica, bo Eric Zemur, jak mi uświadomiono, tak naprawdę dopiero wczoraj jest no, o kilkadziesiąt centymetrów niższy od Charlesa De Gaulle, który miał prawie 2 metry. W szkole wojskowej nazywali go podwójnym metrem, double metre. A więc tak, Zemur kandyduje. No i uwaga, ten Żyd z Algierii, jak sam dumnie mówi, ja Żyd z Algierii, ja algierski Żyd, mówi o sobie, ustawił przeciwko sobie lub, no może nie on to zdecydował, innego Żyda algierskiego, znanego widzom mojego kanału, a teraz już chyba znanego dość powszechnie w Polsce, Jacques Attali. Żyd też francuski, tylko z Algierii, wielki Francuz, doradca prezydentów od czasów Mitterranda, 40 lat, tak?
człowiek, który się szczyci tym, że prezydenci, rządy robią to, co on im każe, mason, chociaż o tym publicznie się nie mówi, no ale to jest oczywiste. Ja akurat, przepraszam, masona poznaję, zbyt dużo ich znam, żeby nie poznawać. Chyba że bardzo się ukrywa, to wtedy nie poznaję. Jeżeli udaje, bardzo dobrze aktorsko udaje nie masona, to ja jestem w stanie to, jestem w stanie się dać oszukać, ale myślę, że też nie za długo, bo w końcu z każdego coś tam wyłazi. Ze mnie też wyłazi, kim jestem naprawdę. Ruskim trolem może, albo kimś takim. Nie wiem. Proszę, proszę to wyłapać, wychwycić ze mnie. Otóż Zemmour w swoim klipie użył wizerunku Jacques'a Attali, tego drugiego algierskiego Żyda, tylko jakby z drugiego bieguna politycznego. Prawica, lewica. I w związku z tym dzisiaj, czy wczoraj, muszę to znaleźć, jest, Jacques Attali napisał do Erika Zemmoura, ach, 30 listopada od razu, napisał list, proszę pana, powziąłem wiadomość, że ogłosił pan swoją kandydaturę i powziąłem wiadomość o klipie zrealizowanym na tę okazję. Bez mojego zezwolenia używa pan w sposób de manière malveillante, tutaj chyba prawnik powinien to przetłumaczyć na polski, chyba wrongful po angielsku, tak? Ale nie jestem pewny, może nie. Mojego wizerunku, ażeby twierdzić, że wcielam elitę gardzącą ludem. W ten sposób dokonuje pan poważnego zamachu na moją godność, czyli jak rozumiem na takie dobro osobiste. No tutaj jest pytanie, czy to jest ważne pytanie, ta atteinte à ma dignité, czy to jest pojęcie z zakresu prawa cywilnego czy karnego, zaraz do tego dojdziemy. Żądam od pana wycofania w ciągu 24 godzin tego wizerunku z montażu wideo i zabraniam panu również w razie konieczności, czyli na przyszłość, używać w przyszłości mojego wizerunku w swojej propagandzie wyborczej. W wypadku odmowy z pańskiej strony lub braku odpowiedzi będę wnioskował do le juge compétent, czyli do właściwego sędziego. Proszę pana, proszę wierzyć w moje wyszukane uczucia, Jacques Attali. To ciekawe, czy właśnie to ten juge to jest sędzia śledczy, sędzia karny, czy sędzia cywilny, ale w gruncie rzeczy nie jest to też pewnie najważniejsze, bo niezależnie od tego, czy to będzie sprawa karna, czy cywilna, będzie hałas, będzie dużo hałasu. Otóż jeden Żyd z Algierii, drugiemu Żydowi z Algierii robi reklamę wyborczą. Pytanie jest teraz tylko takie, czy rzeczywiście się w tym dogadali, czy nie. I tego się pewnie długo nie dowiemy, dopóki nie wyciekną jakieś SMS-y, maile albo inne tam takie rzeczy. No ale to jest już anegdotka gotowa, anegdotka o tym, jak to dwaj Żydzi z Algierii monopolizują spór wyborczy we Francji nękanej totalitaryzmem, nękanej, powiedziałbym tak skrótowo, białkiem kolca, być może w przyszłości nękanej masowymi zgonami, zresztą już pewnie coś tam się dzieje, ciekawe, czy zgony we Francji na jesieni zaczęły rosnąć tak jak u nas. U nas zaczęły rosnąć, nie tak jak rok temu, ale rosną. No i w tej Francji nękanej rozwijającym się totalitaryzmem mamy i białkiem kolca, mamy spór na inne tematy. Na inne tematy prowadzone przez dwóch Żydów z Algierii, prawdziwych Francuzów, miłośników Republiki Marianny. Dla tych, którzy coś tam o Francji wiedzą, no to te symbole są oczywiste. Ciekawe, co dalej będzie z Francją i czemu to ma służyć, zważywszy, że Francją jednak ma chyba rządzić dalej uczeń Rothschildów Macron.
A Klaus Schwab, być może w jakiejś opozycji do planów nowego rządu niemieckiego, powiedział, że Macron ma być tym przewodnikiem Europy, tej nowej Europy, lepszej, sfederalizowanej. Tymczasem przewodnikiem tej Europy chce być rząd Scholza i Baerbock. Pytanie, kto będzie przewodnikiem? Może po prostu mogą być jedni i drudzy. Może to będzie francusko-niemiecka elita Europy sfederalizowanej. Z Polską czy bez Polski? To jest pytanie. Na to pytanie w sobotę powinni odpowiedzieć przywódcy partii, którzy tworzą nową międzynarodówkę czy frakcję w Parlamencie Europejskim. Przywódcy partii tego nowego sojuszu tworzonego przez PiS. Są to partie właśnie PiS, partia Orbana, Fidesz na Węgrzech. Miał być Salvini i Liga Północna z Włoch, ale się wycofał, bo chce budować tę frakcję na innej podstawie. Poza tym ma kłopoty własne, ma jakiś tam proces karny na Sycylii. Z Włoch jest, z tego co rozumiem, są Fratelli d'Italia, bracia Włosi. Z Hiszpanii Vox, z Francji partia Le Pen, a nie ma jeszcze partii Zemura, bo jej jeszcze w ogóle nie ma. No i AfD z Niemiec. Jeszcze, przepraszam, Partia Wolności Austrii. Partia rzeczywiście antysystemowa, podobnie zresztą jak AfD. Wszystkie te partie jednakowoż w sprawach teraz najpoważniejszych dość powściągliwe, a przywódca naszej partii antysystemowej, prezes Kaczyński, wręcz wczoraj namawiał swoich posłów do szczepień, tak? Donosi Artur Dziambor, bo tak mu powiedziała z kolei koleżanka z PiS-u wczoraj wieczorem w telewizji. Artur Dziambor, wszystkim znany poseł Konfederacji, wolnościowiec. Jeszcze na koniec po anegdotce o dwóch Żydach z Algierii, którzy skupiają na sobie uwagę elektoratu francuskiego przed wyborami wiosennymi na prezydenta. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że wczoraj, znowu nie pamiętam, nie wiem, co się działo wczoraj, co dzisiaj, dzień mi się miesza z nocą, taka pora roku. Wczoraj po sekretarzu generalnym NATO Stoltenbergu pewną tezę na temat Ukrainy i Rosji powtórzył sekretarz stanu USA Blinken. Powiedział, że inwazja, militarna inwazja Rosji na Ukrainę wywoła poważne sankcje ekonomiczne, co oznacza, że nie będzie żadnej obrony Ukrainy przez Zachód. I myślę, że Rosja nawet nie musi wkraczać militarnie na Ukrainę, bo pod taką presją prezydent Zieleński się powinien ugiąć, co oznacza, że może nie zaraz oczywiście. Na razie czeka nas usunięcie tej już no, dość zaawansowanej obecności natowskiej czy amerykańskiej na Ukrainie, a w dalszej przyszłości zainstalowanie być może rosyjskiej obecności. Pewnie nie tak od razu, ale jeżeli Ameryka się wycofuje z Afganistanu, to się wycofuje i wycofuje się z Białorusi, no to się i z Ukrainy wycofa i być może wycofa się zewsząd. Tym bardziej bardzo trzeba myśleć o nowych czasach, o których myśli już Zemur. Nie wiemy, co myśli, ale myśli. Wkracza do polityki, do tej polityki w nowych czasach, kiedy wszystkie paradygmaty, tak, polityczne, strategiczne, światowe są już nieaktualne. A u nas nikogo takiego nie widać. Chcę tylko zapewnić ewentualnych takich no, kandydatów, tak, na polskiego Zemura, że ja bardzo chętnie z nimi pogadam, no bo ja o tym świecie, nowym świecie dużo, dużo rozmyślam, czasem się czymś tam dzielę, publicznie, czasem niepublicznie się dzielę. Jeszcze raz proszę Państwa o kciuki w górę i o subskrypcję, suby i do zobaczenia. A dzisiaj jeszcze na kanale, nieznanym mi do końca kanale, być może Wolność TV albo Król TV, będę rozmawiał z Dominikiem Cwikłą o godzinie, nie wiem, której też wiem, będę rozmawiał niedługo, ale nie wiem, kiedy to puści. Jest to kanał
Też nie wiem, nie wiem jaki kanał, nieważne. Zobaczymy. I jutro u Łukrzy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.